25 maja mam nadzieję, że oddacie swój głos w wyborach do Europarlamentu. W mediach głównego ścieku już ruszyła polityczna propaganda, a telewizja, która zwie się publiczno, emituje już spoty partyjne w astronomicznych cenach. To za wasze podatki te wieprze właśnie wkręcą się do Brukseli. Nie dajcie sobie wmówić, że idą tam, by coś zmienić w polskiej sprawie. Każdy, kto tak mówi, robi z was politycznego debila. Tam nie można nic zmienić. To góra decyduje o losach eurokołchozu. Tacy ludzie jak Manuel Barroso czy Lady Ashton i reszta tej śmietanki jest naprawdę niewybieralna. Jest powoływana. I ta elita powoływana przez swoich mocodawców decyduje o kształcie Europy. Nie wiem, czy wiecie, ale Bruksela zaraz po Waszyngtonie jest drugą na świecie najbardziej oblepioną korporacjami siedzibą polityczną. I tam te korporacje wydają morze forsy, by podpłacać polityków. Lobbują, to takie piękne słowo, którego używają nasi politycy. To nic innego, jak zwyczajnie dają w łapę, tak by na przykład zastopować polską produkcję tradycyjnych wędli. Akurat na czasie. Zmuszą tymi przepisami producentów do psikania kiełbas smakiem i zapachem w płynie. A pamiętacie na przykład stare żarówki? Popłynęła kasa i zakazano sprzedaży w zamian, dając tam drogie, energooszczędne i bogate w rtęć świetlówki. Tradycyjne żarówki dziś możecie sobie przemycać ze wschodu. Te rzekomo spadające nam z nieba środki są obwarowane tak kretyńskimi przepisami, że zabijają polską gospodarkę. Innowacyjność po prostu jest miażdżona. By uzyskać dofinansowanie, trzeba po pierwsze niezwykle fajnie kłamać, a po drugie spełniać kretyńskie wskaźniki. Słowa tam nie ma o tym, że inwestycja musi być dochodowa. W Unii to nie jest ważne. Są środki na balet, urzędnicy się wyżywią, politycy swoje chapną, a resztę wkładu własnego spłaci jakże bogate polskie społeczeństwo. Sytuacja jest taka, że lata mijają, dług rośnie, bo trzeba coś stawiać, coś budować, szybko, bo przepadną środki. Tak to wygląda. Powstają kretyńskie ronda, drogi donikąd, mosty bez dojazdu, byle więcej, byle było, byle szybciej. Jestem święcie przekonany, że cały mechanizm został stworzony na zlecenie banksterów. Wszystkie projekty wymagają zaciągania kredytów w komercyjnych bankach. To bardzo proste. Unia jedną ręką daje, a drugą zabiera i wkłada tą wymuszoną kasę do kieszeni grubych, wąsatych bankierów. To tylko 50% własnego wkładu, więc bierz człowieku, kupuj, kupuj, rozwijaj. Rolnicy zacierają ręce, prawda? Już nawet nie trzeba nic uprawiać. Można trzymać ręce w kieszeni. Jak chcesz maszynę rolniczą, to ci damy 70%. Tylko masz ją kupić w naszej firmie i po naszych cenach. Cudownie, prawda? A po ziemię już stoją w kolejce zachodnie korporacje. Cukrownie, rybołówstwo, rolnictwo, przemysł ciężki. Gdzie nie spojrzysz, wszędzie kajdany. Ty likwiduj to, co masz. My damy ci jednorazową zapomogę, a my za granicą rozwijamy się i pięknie wychodzimy z kryzysu. Tak wygląda Europa równych szans. Naprawdę nie widzicie w tym zależności? Nie widzicie w tym planu w ogóle? Kim dziś jest Polak? Dobre pytanie. Powiem wam, choć to smutna sprawa. Jest wyrobnikiem. Jest wyrobnikiem na obcym gospodarstwie. Zrobiono wszystko, by pozbawić nas opcji bogacenia się i budowania własnego kapitału. Państwo jest sumą obywateli, a ci są biedni i udręczeni. Udręczeni podatkami, które wymusza na nas nadzór finansowy w Brukseli. Cała nadwyżka, którą wypracuje nasze społeczeństwo, trafia nie do polskiej kieszeni, lecz za granicę, na zachodnie konta. Nie ma w Europie już miejsca na wartości stojące w sprzeczności do korporacyjnego prawa. Wszystko, co głosi, że jesteś wolnym człowiekiem, idzie momentalnie w kibel. Lansowane są zachodnie modele. W rodzinie dziecko jest własnością państwa. Wartości chrześcijańskie są wyśmiewane i zastępowane popularnym multikulti, czyli jak w brazylijskim serialu, każdy z każdym.
Nie daj Boże wspomnisz o uczuciu łączącym cię z tą ziemią, z Polską, z kulturą. Momentalnie jesteś faszystą albo skrajnym nacjonalistą. Tak wygląda tworzenie bezkształtnej masy pozbawionej tożsamości i nastawionej na nienasycony konsumpcjonizm. Tu właśnie pada słowo demokracja. I pamiętajcie o tym, głosując w tych wyborach, oglądając te piękne, telewizyjne spoty za grubą forsę, jedne zbudowane na nienawiści, inne na obiecankach, cacankach realizowanych z wyżebranych pieniędzy. Pamiętajcie, że są inne opcje. Macie wybór. Chcemy rozsadzić ten uciskający nas guz. Obnażyć prawdę o korupcji i przekrętach na brukselskich salonach. Zgłaszać sprawy do nowo powstałego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chcemy zobaczyć, jak działa europejska wykładnia prawa. Jedno mogę wam powiedzieć. Będzie głośno, będzie prosto w oczy. Nie damy się zakrzyczeć. Nie dajcie sobie wmówić, że oddając głos na ludzi z małych partii, które są pomijane w sondażach, marnujecie swój głos. Jest wręcz odwrotnie, bo popierając politycznych wieprzy i celebrytów, przykładasz rękę do rozpasania tłuszczy, która wspiera demontaż naszego państwa. Dopóki żrą z tego stołu, nigdy nie zakwestionują słów swego pana. 25 maja jestem na liście Kongresu Nowej Prawicy do Europarlamentu. Nazywam się Michał Szydlarski. Jestem człowiekiem z Elbląga, jestem na 7 miejscu na liście. Wiecie już, po co tam idziemy i jaki jest nasz cel. Głosujcie świadomie, bo to dopiero początek drogi, jaką mamy do zrobienia, nie tylko w naszym mieście, ale w naszym kraju. Widzimy się 25 maja. Pozdrawiam was.